zdrowia, szczególnie zdrowia psychicznego dla weteranów wojskowych, czyli żołnierzy, którzy gdzieś tam jakoś walczyli, no i później potrzebują opieki lekarskiej, bardzo często psychicznej. Problem zdrowia psychicznego, no to jest dosyć ciężka sprawa, szczególnie w wojsku, no bo jeżeli oni idą powiedzmy walczyć w okopach i tak dalej, no tak dużo żołnierzy nie walczy. 10-15% jest na linii frontu, cała reszta, no to w zasadzie jest tak jak Niemcy wszyscy po II wojnie światowej mówili, że obierała ziemniaki w kuchni, no to tak mniej więcej chyba teraz większość tych żołnierzy mówi. No Ameryka ma pomagała Europie w czasie I wojny światowej, w czasie wojny czy walki z Sowietami, z komunistami, tam jeździły różne korpusy francuskie, angielskie, tak samo i amerykańskie. W czasie II wojny światowej ten front zachodni tutaj szedł od Anglii, w Anglii było dużo żołnierzy, no między innymi Polacy też byli, czy Dywizjon 303 i tego rodzaju rzeczy, no ale Ameryka wrzucała dużo pomocy przez Murmańsk, tam od Norwegii, od Zachodu, dawała pomoc Ruskim, tam pożyczała im pieniądze i dawała im pieniądze, sprzętu dali im na miliardy, żeby oni jednak zaatakowali od frontu wschodniego. Kto mógł przypuszczać, że jednak w Teheranie czy w Jałcie będzie ta strefa wpływów tak silna, że Polska wpadnie na 44 lata w te sidła sowieckie. No ale to polscy komuniści prowadzili te rzeczy. Wracając do amerykańskich żołnierzy, no 77% żołnierzy, którzy wstąpiło do służby amerykańskiej, ochotniczej służby amerykańskiej, no to są takie raporty, takie badania, że 67% miało jakieś urazy psychiczne wcześniej przed wojskiem. No i później, jeżeli idą do tego wojska i przechodzą przez te problemy psychiczne, no to bardzo często się załamują. No tyle tylko, że statystycznie ci ludzie, którzy nie byli na linii frontu po wyjściu z wojska, mają więcej problemów po wyjściu niż ci, co strzelali. Także to jest dosyć duża ciekawostka. No, badają to już kilkadziesiąt lat, ale najwięcej się zaczęło od 1991 roku, czyli była ta Gulf War, czyli no już ładnych parę lat, no i zobaczyli, że tam ilość tych problemów żołnierzami się wzrasta. No i zrobili bardzo dużo badań, kilkaset tysięcy ludzi posprawdzali, przebadali i nazwali to studiowanie grupy tysiąclatków, czyli no wszyscy tam te pokolenia plus minus tam 20 lat od 2000 roku. I jeszcze następna fala to była 2009 rok, kiedy zaczęło być bardzo dużo tych wypadków samobójczych. 77% tych urazów z dzieciństwa, no to wpływa na to, że powiedzmy później w wojsku nie jest im dużo lepiej, czy nie jest ułatwiane. No, dużo ludzi w Ameryce mówi, że wojsko powinno być obowiązkowe, no bo to robi z chłopca mężczyznę. No, nie jest tak to do końca prawda, no bo nie wszyscy mają predyspozycje, żeby być żołnierzem, żeby strzelać. Fakt jest faktem, że dużo ludzi pójdzie do wojska i może być czy muzykiem, czy technikiem w komputerach, czy mechanikiem samochodowych i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak wojsko to jest wojsko, no i dla wielu ludzi jest atrakcyjne. Szczególnie z jakichś małych tam miasteczek, z miejsc w niektórych stanach środkowych, gdzie nie ma żadnej wizji. Ludzie idą do wojska, później mają jakąś tam zapewnioną emeryturę,
no po zakończeniu służby wojskowej też mają jakieś takie wykładane bardziej dywany, żeby ich przyjmować do pracy tu i tam. No są to znane fakty, ale wojsko nie pomaga. Z kobietami też jest dużo problemów, no bo liberałowie, socjaliści przez ostatnie kilkadziesiąt lat właśnie pchali w kierunku, żeby kobiety przyjmować do wojska na równi z facetami. No a tu się okazuje, że jednak stosunki męsko-damskie w grupach nie są takie dobre, no bo zawsze znajdzie się jakiś wariat, który powiedzmy będzie chciał zgwałcić czy mieć jakieś relacje. Ciekawa sprawa była właśnie na łodziach podwodnych, gdzie tam w pierwszych latach to 80% kobiet ten podpisany kontrakt na 4 czy 5 lat nie wytrzymywały, no bo zachodziły w ciąże, no i później to się odbywało tak jak się odbywało, po prostu rezygnowały. No jest to duży problem, na pewno dla żołnierzy, jest to duży problem dla podatników, bo VA, czyli ten Veterans Administration, to jest kompletnie osobna struktura państwowa. To są szpitale, to są kliniki, to są badania, to są, oni kształcą też swoich lekarzy, no bo do wojska przyjmują, powiedzmy, jak się skończy 12 lat szkoły, czyli ta można powiedzieć maturalny taki poziom, no to się idzie do tej podstawowej, no tam przyjdzie i biorą tych kotów i ścigają, no ale to wszystko, eliminacja jest na poziomie powiedzmy psychicznym, fizycznym, gdzie ci najsłabsi, czy najmniej jacyś tacy kondycyjnie przystosowani do biegania z tymi plecakami po 20 czy 50 kilogramów i karabinem, to są eliminowani, no ale czy te urazy psychiczne z młodości są wyłapywane, czy później wskazują, że oni będą mieli problemy po tym wojsku, po tej służbie wojskowej, no można to przewidzieć. W Ameryce jest coś takiego jak selective service, czyli każdy młodzieniec, no bo nie kobiety, każdy facet, który kończy 18 lat życia, musi się zarejestrować do tego selective service, no i do 35 roku podlega, jeżeli byłby pobór taki masowy w czasie stanu wojennego, no to w zasadzie byłby zawołany. I oni w Ameryce, jak była wojna w Wietnamie, no to są tak zwane numerki. No i ten pobór to się w ten sposób odbywał, że 365 dni, no to wszyscy dostali numer między 1 a 365 dni. Czyli powiedzmy 1 stycznia to jest 1, 15 stycznia to jest 15, 31 stycznia to jest 31, no ale już 1 lutego to jest numer 32, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także ktoś, kto się urodził w Sylwestra, no to ma numer 365, bo to jest ostatni dzień. No i to był ten przymusowy pobór, no ale zobaczono, że przymusowy pobór, no to nic nie daje, bo to żołnierza przymusowego żołnierza nie ma nic dobrego, szczególnie wśród Murzynów. Murzyni bardzo nienawidzili tej wojny z komunistami i mówili, że to nie jest ich w zasadzie, że to nie jest wojna czarnych, że żółci mają prawa do bycia komunistami. No w latach 60. To była bardzo duża, silny ruch w Ameryce też komunistyczny, no i muzułmański. Bardzo dużo Murzynów się przechodziło na muzułmanizm, no bo mówili, że chrześcijaństwo to jest w zasadzie religia panów, a nie ich. No. I
Tak, także te dobrowolne wojsko, no to jest dobrowolne wojsko, no ale jeżeli ci rekruci, nowi rekruci, jeżeli by byli odrzucani na podstawie urazów z dzieciństwa, no to w zasadzie nie byłoby żołnierzy. No jest to dosyć smutne, ale prawdziwe. No biedni. Chorzy ludzie, no część tych żołnierzy, którzy przeszli przez tą służbę, no to wytrzymywało, tak. Inni, którzy służą w różnych innych jednostkach, no też jakoś wytrzymywali. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj, gdzie możesz i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.